Siemanko, wróciłam niedawno ze szkoły. Jem sobie teraz makaron z pesto. Nieważne, także smacznego. Postanowiłam, że nagram wam film, w którym pokażę wam, co robię po szkole, bo cały przed szkołą. Także wróciłam, mamy 16:40, wróciłam gdzieś tak około 16, chwilę po 16, także jem lekcję. Muszę zrobić, bo już mam kartkówkę z PUI, czyli z przedmiotu związanego z hormonami i z inseminacją. Jak przychodzę do domu, to ogólnie tole jest zazwyczaj w moim pokoju. I ja zazwyczaj nie wchodzę do mojego pokoju od razu po przyjściu i będę po kilku minutach przychodzę do pokoju, a tole nawet chyba mnie nie zauważa i dopiero wtedy, jak wchodzę do pokoju, to mnie widzi i po prostu się tak coś tak ogonkę. Tola! Tola! Nie do ciebie, Bobson! Tola! To jest Tosia. Idziemy na spacer, mam tutaj smyczy dla moich psów oraz szelki. Zapraszam was do filmiku, w którym opowiadałam o tym, co jest potrzebne dla psa i tam wam właśnie pokazywałam, opowiadałam o smyczach, czy polecam Flexi, czy nie, ale jak widzicie, mam ją ze sobą, czyli no, zobaczcie odpowiedź w tym filmiku, bo on jest bardzo według mnie ciekawie się wstarałam przy nim bardzo. Gdzie idziemy? Na spacer? Ale Bobson, ty nie idziesz! Nie idziesz, nie mam dla ciebie smyczy i obroży. Idzie troll i idzie Tiza. Mimi, stój. Uwaga. Mimi, stój. Nie, Mimi. Mimi! Mimi! O kurde. Tiza, czekaj. Musimy złapać cię na Flexi. Dobra. I idziemy, przed chwilą mi tutaj Bobik wybiegł. Ale chyba sam akurat jakoś za bardzo nie panikowałam, bo ogólnie zawsze jak moje psy na przykład uciekną albo winą nam zabawę, a na przykład nie idziemy wtedy na spacer, to ja wtedy panikuję. Wołałam go, ale nie chciał mi wrócić, więc wzięłam sobie jakiegoś kamienia. Powiedziałam zabawka, bo to jest dla niego takie, że oznaka, że zabawka. No i przybiegł jeszcze, zadzwoniłam do mojej mamy. Po drodze chodzę i szukam grzybów, tutaj jest akurat tujek. Mijałam przed chwilą kanie, ale kanie mam na podwórku, jadłam ostatnio, więc za bardzo nie mam ochoty na te grzyby. Dziubuś, trolu, cześć trolu, tu mamy pole, tu mamy Tizę, trzeba cieszyć się pogodą, bo za godzinę już będzie ciemno. A tak naprawdę tu mamy 18:23. I tak za około godzinę to już będzie ciemno. Może będzie dalej ciepło, ale już się będzie robiło ciemno. Nicie przybiegł do mnie z czym? Z szyszką. A dlaczego? Bo mam mu rzucać. Ogarnęłam przed chwilą lekcję. Pograłam sobie chwilę. Słuchajcie, ja nie wierzę, co tu się dzieje. 28 stopni. 25-28. Ja nie wiem, co? Taki spadek temperatury był gdzieś pod koniec sierpnia. Ja nagle takie, nagle jeden dzień był gorący, nagle zimny. Ja takie, co? I've been feeling so small. Watch the clock tick.